Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję listwy LED TP-Link Tapo L930 w wersji 5-metrowej. W zestawie otrzymujemy 5-metrową taśmę LED, oprócz tego mamy sterownik, jest zasilacz, a także taśma dwustronna pozwalająca na zamontowanie pilota na przykład na meblach czy ścianie. Poza tym oczywiście jest jeszcze instrukcja obsługi i tak naprawdę to tyle. Sam LED jest już bardzo solidnie wyposażony. Przede wszystkim pozwala na emitowanie nie tylko kolorowych, ale także białych barw, więc no mamy tutaj pełną dowolność, jak będziemy chcieli oświetlić swoje wnętrza. Dodatkowo tak naprawdę to nie muszą być wnętrza, taśmy możemy zamontować także na zewnątrz dzięki zastosowaniu otoczki z bezbarwnej powłoki PU. Taśma jest 5-metrowa, jednak praktycznie dowolnie możemy ją skrócić w wyznaczonych do tego miejscach. Są tutaj takie symbole nożyczek i właśnie w tych miejscach możemy przeciąć taśmę, jeżeli okaże się za długa w miejscach, w których chcemy ją zamontować. Montaż też jest bardzo prosty, ponieważ od spodu mamy przyklejoną taśmę 3M, która bardzo solidnie przylega do wszelkich powierzchni i raczej taśma nie powinna nam tutaj odpaść. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że możemy tutaj uzyskać białe światło o jasności do 1000 lumenów, do tego mamy kontrolę 50 segmentów kolorów z oddzielnymi strefami, które możemy w aplikacji sobie dowolnie dostosować. Urządzenie może pracować w temperaturach od minus 15 do 40 stopni, a zużycie energii to maksymalnie 13 W. Taśma dzięki sterownikowi łączy się z siecią za pomocą Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Aby skorzystać z tej łączności, musimy zainstalować aplikację Tapo, gdzie po zalogowaniu lub założeniu nowego konta przechodzimy do sekcji dodawania nowego sprzętu, klikając plusa w prawym górnym rogu. Tam przechodzimy do zakładki listwy oświetleniowe i wybieramy Tapo L930. Następnie możemy podłączyć urządzenie do prądu i domyślnie całość jest wprowadzona już w tryb parowania, co potwierdza mruganie całej taśmy. Jeżeli taśma nie mruga, nie jest w trybie parowania, wystarczy przez około 10 sekund przytrzymać klawisz na tym module sterującym, aż urządzenie zacznie faktycznie mrugać. Podczas konfiguracji podajemy dane do naszej sieci domowej, do tego możemy określić jeszcze nazwę oraz lokalizację umieszczenia tego sprzętu. No i tak naprawdę gotowe. A jeśli chodzi o funkcjonalność, to na ekranie głównym oczywiście możemy włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu mamy kilka kolorów, z których możemy skorzystać. Jest także tak zwany tryb automatycznego oświetlenia, który dostosowuje temperaturę barwową automatycznie w zależności od wschodu i zachodu słońca. Klikając na poszczególne kolory możemy dostosowywać jasność i do dyspozycji mamy podziałkę procentową od 1 do 100%. Dużo więcej znajdziemy jeszcze na dole. Pierwsze trzy ikonki są widoczne już od razu i pierwsza to Sync to Sound, która pozwala na zmianę kolorów w zależności od odtwarzanych dźwięków. Do tego wykorzystywany jest mikrofon w naszym smartfonie, więc cały czas musimy mieć uruchomiony ten pulpit, żeby taśma LED dynamicznie nam tutaj mrugała. Druga zakładka to efekty, gdzie możemy już skorzystać z praktycznie każdego koloru, możemy też dodać nowe kolory, a także wybrać sobie, które miejsca na panelu będą w konkretnym kolorze, no bo tak jak mówiłem, mamy do dyspozycji 50 różnych stref, które możemy sobie dowolnie pokolorować. Jest tutaj na pewno z tym sporo zabawy, jednak no jak już skonfigurujemy to w taki sposób, jak nam się naprawdę będzie podobało, to możemy uzyskać świetne efekty dopasowane maksymalnie do naszych preferencji. Niżej mamy także efekty. Są to już takie zdefiniowane tryby, które w mniej lub bardziej dynamiczny sposób zmieniają kolorystykę, rozświetlając klimatycznie nasze wnętrza. Między innymi jest to zorza, płomyk, błyskawica, ocean, tęcza czy chociażby wschód słońca i każdy z tych trybów jest tu fajnie zaprogramowany, pozwalając otrzymać klimatyczne efekty. Poza tym możemy także stworzyć własne efekty. Dobieramy kolory, które mają się pojawiać, zmieniamy prędkość animacji czy chociażby jasność emitowanego światła. Tak więc no funkcji jest tutaj naprawdę sporo i myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Trzecia zakładka to harmonogram, gdzie możemy ustalić kiedy, w jakich godzinach urządzenie będzie się automatycznie włączało lub wyłączało. Możemy też ustalić w jakich kolorach, w jakich trybach, czy chociażby z jaką barwą będzie zaświecał się tutaj ten LED. Ciekawą opcją jest także możliwość włączania lub wyłączania przy wschodzie i zachodzie słońca.
Gdy przesuniemy od dołu do góry, wysuniemy jeszcze kilka dodatkowych opcji. Jest to tryb poza domem, który uruchamia losowe włączanie i wyłączanie światła podczas naszej nieobecności w domu, co ma imitować, że ktoś jednak w tym domu jest i potencjalnie może odstraszyć chociażby złodziei. Następna opcja to minutnik, gdzie możemy ustalić, za ile minut lub godzin urządzenie się automatycznie włączy lub wyłączy. Jeszcze niżej znajdziemy informacje na temat zużycia energii, więc nawet o tym tutaj producent pomyślał, żeby wyświetlić nam, jak dużo energii zostało zużyte podczas pracy urządzenia. Jest tu podziałka z informacją na temat zużycia, a także czasu pracy w ujęciu dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym. Na dole możemy jeszcze zaznaczyć, że jest to nasze urządzenie ulubione, wtedy będzie się pojawiało na samej górze listy w aplikacji. Możemy także udostępnić urządzenie innym osobom, czy chociażby przejść do najczęściej zadawanych pytań. Kilka dodatkowych opcji znajdziemy jeszcze w prawym górnym rogu. Jest tu koło zębate, które pozwala na zmianę ikony urządzenia, co będzie się potem wyświetlało na liście wszystkich urządzeń. Możemy także zmienić nazwę urządzenia, lokalizację, zmienić stan domyślny po włączeniu urządzenia. Możemy także dostosować długość listwy oświetleniowej, jeśli ją na przykład przycięliśmy, co wpłynie na jeszcze lepsze dopasowanie tych wszystkich omawianych trybów. Możemy także włączyć stopniowe włączanie i wyłączanie światła, wtedy to fajnie tak rozbłyska się podczas uruchamiania. Urządzenie możemy też dodać z tego poziomu od razu do aplikacji Home od Apple, ponieważ sprzęt ma wsparcie właśnie dla Apple HomeKit, poza tym też bez problemu działa z Google Home czy Amazon Alexa. Mamy więc pełne możliwości, jeśli chodzi o sterowanie tym sprzętem, no bo do dyspozycji jest nie tylko ta aplikacja, ale także właśnie praktycznie każdy asystent, z którego możemy korzystać w domu. Urządzeniem możemy sterować także z pilota. Na samym końcu ustawień znajdziemy nawet instrukcję, jakie funkcje są dostępne w tym pilocie, no i jednokrotne wciśnięcie włącza lub wyłącza pasek, dwukrotne wciśnięcie przełącza się między różnymi efektami, trzykrotne pozwala powrócić do poprzedniego efektu, 5-sekundowe przytrzymanie resetuje ustawienia Wi-Fi, a 10-sekundowe przywraca wszelkie ustawienia fabryczne. Jestem więc pod wrażeniem, jeśli chodzi o funkcjonalność tego sprzętu. Dodatkowo całość faktycznie ma bardzo ładne kolory, jasność też robi wrażenie i pozwala uzyskać klimatyczne efekty w praktycznie każdym wnętrzu. Ja osobiście ten pasek zamontowałem u siebie w kuchni pod meblami kuchennymi, co szczególnie wieczorami pozwala uzyskać klimatyczny nastrój. Tak więc no krótko podsumowując, TP-Link Tapo L930 w wersji 5-metrowej kosztuje nieco ponad 200 zł. Moim zdaniem jest to jak najbardziej warty uwagi sprzęt, biorąc pod uwagę szerokie możliwości urządzenia. Przede wszystkim LED ma bardzo ładne kolory, które są wyraźne i mogą mieć dużą jasność. Do tego mamy wiele możliwości sterowania, no bo to jest nie tylko klawisz czy aplikacja dedykowana przez producenta, ale także Apple HomeKit, mamy też asystenta Google czy Amazon Alexa. Do tego całość montuje się bardzo prosto. LED jest też pokryty powłoką, która umożliwia zamontowanie nawet na zewnątrz, a do tego niemal dowolnie możemy skracać sobie ten pasek w zależności od naszych potrzeb. Możliwości w aplikacji też jest wiele, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś fajnego dla siebie. A co Wy sądzicie o takim pasku LED-owym? Czy u Was by się sprawdził, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!